dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy, kupujemy nową działkę, na której będziemy budowali nowy dom. Więc zostawcie łapkę w górę i oglądajcie koniecznie do samego końca. I na końcu odcinka przechodzimy na kanał do Martyny. Oglądajcie! Wy nie jesteście świadomi, na jaki genialny pomysł wpadł Natek. Wiecie, co on wymyślił? On wymyślił to, że... Bo wiecie, pani od... Nasza wychowawczyni, ona się dowiedziała o tym, że ja mam, wiecie, super moce i tak dalej. No i ona postanowiła, że mam ultimatum, jeżeli pokażę jej osoby, które wiedzą o tym, że ja jestem, wiecie, sikam pajęczyną, tak jak to Przemek mówi, no to słuchajcie, jeżeli nim jestem, to muszę jej powiedzieć, kto wie o tym, że ja jestem tym, który sika pajęczyną. No i słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam zrobić, bo ja mam w zasadzie 2 dni max pewnie, bo za 2 dni mamy z nią godzinę wychowawczą i ona spotka mnie na korytarzu, to ja ucieknę, ale jeżeli na lekcji nie będę, no to ona powiedziała, zagroziła mi, że ona powie całej dyrekcji. Salutkiej dyrekcji o tym, że ja, wiecie, że ja ja cię kręcę. No i umówiłem się teraz z Mary Jane na samym początek lekcji. O! Cześć! O! Hej, Lufer! Chodź, musimy porozmawiać. No, jestem. To jest bardzo ważny temat, chodź. No, jaki? Trochę się stresuję, to jest bo... temat taki, że... No! No, aha! A on to może! Co się stało? Może. To pan ma się nie zbliżyć do mojego sklepu. No nie, ci kręcę. Dobra, no. Porozmawiajmy o tym, bo jestem serio ciekawa i się stresuję tym bardzo. Dobra, to chodźmy na pierwsze piętro, Widzowie, zostawcie za to łapkę w górę. Natek wymyślił, już ci mówię, chodźmy. Dobra. Boję się Natka pomysłów, bo są czasem bardzo ryzykowne, straszne. Tak, jego pomysły są, nieprzemyślane, niemądre, to jest biblioteka, zapraszam. Wow, ale ładnie tutaj. Dobra, siadaj naprzeciwko mnie. Jakbyśmy czytali, tak dalej, pamiętaj, że książki mają uszy, więc pamiętaj o tym. Dobra. Ławki mają uszy. Książki mają uszy, nie ławki mają uszy, książki A mają... ściany? Jakie siony? Co siony? Ściany! No ściany mają uszy. Książki mają uszy. Nie ściany mają uszy. Książki mają uszy. Ściany mają uszy. Co ty gonusz? Dobra, nieważne, anyway. Chodzi o to, że Natek wpadł na taki genialny pomysł, że my, według niego, powinniśmy się tam wkraść. Ale gdzie? Do domu pani Smoczyńskiej. Ta, on zwariował? Przecież to jest... No. Czemu on chce się wkradać do domu losowej jakiejś osoby? No nie losowej, w sensie, no to nie jest to... losowa osoba, no bo ona grozi mi i w zasadzie też wam, że wszyscy się dowiedzą o tym, że ja, wiecie, że ja sikam pajęczyną. Tak. No przecież to jest nienormalne. Ale to też jest dobry pomysł ze względu na to, że możemy w każdej chwili dowiedzieć się, czy ona będzie próbowała komuś powiedzieć, czy nie powiedzieć, czy będzie chciała być, wiecie, w porządku i fair co do mnie i tego, no ja nie wiem, ona wydawała się taką fajną, miłą panią, a ona mi grozi, że ona powie nauczycielom wszystkim. Ja cię kręcę. No będzie dobrze, Lufer, ona nie powinna raczej powiedzieć. No a jak facet chemii powie komukolwiek, w sensie jak facet od chemii się dowie, on wygląda jak jakiś, nie wiem, oglądałaś Ricka i Mortiego? Tak, oglądałam. On wygląda tak samo. To wygląda jakby to był on. Faktycznie, przecież to jest taki sam. Identico wyglądają. Ja identico. Się boję, że on mnie potem porwie, weźmie strzeli portalem no, jakimś i mnie zabierze takie. Stąd. Tak. I zielone robię są. O nie. Robię zielone, to zielone młyn. Nie znasz tekstu. No nie znam. MJ blondynka jest wielka jak Rzym. Ty powiedziałeś, że ja jestem grupa, tak? No dobra, to ja ci nie pomagam, w takim razie radź sobie sam. Ej, nie powiedziałem tego! Nie powiedziałem tego! Nie powiedziałem tego! Tak. Nie, ja żartowałem. Książki mają uszy. Co mówią książki? Lufer tak nie powiedział. O, słyszałaś? Słyszałaś? Tak. Dobra, ale co z tym robimy? Zgadzamy się na... Siadaj. Sidowny. Sidowny? Robimy to, czy nie robimy tego? W sensie, no bo ja mam cykora, że jak my tam pójdziemy, tam. Ale jak ona nas przyłapia, bo tam nie wiem. To ona tym on bardziej... On ma męża? Właśnie nie wiadomo. Tak, ma męża! Ma męża! Ma? Ma męża! On nas utusił, co to robi? Ma męża, Meksykanina, lekarza. A co gdyby dzisiaj... Nie. A co gdyby dzisiaj podsłuchać jej męża? On pracuje w szpitalu. W
szpitalu? Tak, on pracuje w szpitalu. Tak, tak, to ten mąż, pramąż, nie mąż, on pracuje w szpitalu. To jest takie przecież ryzykowne, co jak ona nas dowie się o tym? Dobra, przecież... widzowie, robimy to czy nie? Od was zależy, napiszcie w komentarzach, lufer! Powinniście ją podsłuchać, to przypnę wam serce lub nie powinniście, to też wam przypnę serducho. Wasza decyzja, wy napiszcie w komentarzach, im więcej osób, większa ilość osób powie, że tak, no to robimy, że tak, a jak większa ilość osób powie, że nie, no to nie. Ale no, ja muszę się dowiedzieć, czy ona komuś może próbuje powiedzieć, no bo to jest straszne. Właśnie. No! Dlaczego ja? Nie. Dlaczego to, nie wiem, Przemek nie jest Spider-Manem i dlaczego to Przemek nie ma takich problemów? W ogóle mi jest smutno, Przemek się do mnie nie odzywa, tęsknię. No właśnie, porozmawiajmy o tym. Siadajmy, terapia psychologiczna. Psychologiczna. Ten, par, czyli tak, zerwaliście, tak, czy nie? No, chyba nie zerwaliśmy, nie mam żadnych... Nie wiem. Ej, no ej, nie tak głośno, ej, spokojnie, ej, nie tak głośno, słuchaj, bo zaraz ktoś tutaj przyjdzie, no. Lumer. No nie, aż tak, ej, no nie, spokojnie, no. Weź, no. Co tu się dzieje? Uderzyła się małym palcem o kant stołu. Rozumiem, te związki, trudna rzecz, ja wam kibicuję, abyście zerwali, ale... My nie jesteśmy razem. No właśnie. Mam nadzieję, że zobaczymy się na mojej lekcji. A teraz wynocha! Ale my się uczymy! Ale, no właśnie, tutaj są książki. Na biologię. Biologię. Też. Aha, czyli wezmę cię do odpowiedzi. A dlaczego? Ale mnie nie, tak? Pouczy się innego przedmiotu. O, dzwonek, proszę pani, do widzenia, nie. Miłego ropuszko dnia, pa, pa. Mamy teraz z nią lekcję. A! Tak. O, lufer. Cześć. To jest ta sala? No, jedynka od razu, to pierwsza lekcja. Ja się boję, lufer. Ja się boję, że dostanę jedynkę. Cześć, Askiu. Cześć. Siema. dlaczego? A ty coś wiesz o tym Przemku w końcu, czy nie? I generalnie, choć ci powiem. No. Znalazł sobie inną. Co za małpa, wreszcie. Nie, żartuję, nie. Rozszarpię go! Nie, dobra, jeszcze powiem prawdę. Chodzi z Natkiem. Tak myślałam, wiedziałam, tak myślałam, przecież to było do zauważenia od razu, tak się razem trzymają, nie chcą zmienić. Nie, tak naprawdę ja zerwałem z Martyną i to ja chodzę z Przemkiem. Ej, ja żartowałem! Ja z nim nie chodzę! On ma po prostu złamane serce! Nie, on ma... 2 metry odstępu! Nie 2 metry odstępu, on naprawdę ma złamane serce! Szkoda mnie! No co? O, siema! Dzień dobry! Ej. O nie, sala od biologii! Wiem, kto to pisał! Biologii przez jedno i... Była, słuchajcie, tutaj Julsi. Julsi nawet pisze wujek przez oskreską. Julsi pisze mój przez u zwykłe. Julsi pisze lufer przez w. Julsi pisze kocham cię przez samo h. Julsi pisze, słuchajcie, wziąć, a nie wziąć. Julsi pisze, że przez rz. Tak. No straszne. Dzień dobry, moi drodzy uczniowie. Proszę się przesunąć. Dobra. Proszę. Chodź sobie, wybierzemy ławkę. Dobra, szybko. No. O kurde, ale zarąbisto. Ale kozacko. Chodźmy tu. Darek, chodź do stanie ławki. Ja chcę na środku. Dobra, ja ale proszę być ciszej trochę. Szacunku do nauczyciela. Dzisiaj, moi drodzy, jesteście na pierwszej lekcji biologii ze mną. Ojej. Dzisiaj porozmawiamy o temacie o was, czyli o gadach śliskich. Co? Śliskich, brzydkich gadach. Może o płazach zobaczymy. Aha! Czy ja wyglądam na gada? Tak. Może troszkę. Proszę pani, ja sobie wypraszam. Ja rozumiem. Jedynym gadem w tej klasie jest ona. Proszę pani, ja jestem. Ja jestem ssakiem.
A wiesz, że gady i płazy to też ssaki? Serio? O! Ktoś wie? Paweł, ty jesteś mądry. Jak to? Od kiedy? Nie, to jest bujda. Ona zmyśla, ona się nie zna na biologii, już lepszy. Poczeka pani chwilkę, ja tylko sprawdzę coś na telefonie. Ssaki odróżniają się od gadów inteligencją i zachowaniem, uspołecznieniem i wreszcie mózgiem. Mózgi ssaków są relatywnie większe niż mózgi gadów. Ssaki posiadają korę nową, czyli neocortex. Totalnie nie wiem, co czytam. Podczas gdy gadynie i pani mu... On mu w sumie, no nie wiem. Lufer, ona się nie zna na tym, naprawdę. Już Bruce Banner wiedział więcej od niej. To prawda. Co to było? Co to było? Proszę pani? Co to jest? Nieważne, do tej sali jest zakaz. A czemu? Co pani tam trzyma? Proszę pani, to jest kaporek. Co tam jest? To brzmiało jak... Wyzwanie. Kot! Koty! Przepraszamy, już jesteśmy! Przemek się spóźnił? Co? Nat, ja jestem w szoku! Wcale się nie spóźniłem, jest zmiana czasu jutro. Stary... Siadać! Nie rozumiecie czegoś? To wszystko przez nią! O, zgadzam się! Nie mam rutynki! Macie usiąść! I jeżdżę przez niego, bo on, proszę pani, jest gadem. Ej, czy ona miała rację? Nie jestem gadem! Siadać albo wywalę z tej szkoły! No dobra, przepraszam. Lewo czy prawo, Przemek, jakbyś chciał? A to siada. No to tak, dzisiaj gadamy o gadach. Zobaczymy się o płazach. Skąd ty wiesz? Płazem ty jesteś. No to tak, proszę się rozsiąść. Pan Natek na prawo będzie gadał z panem Przemkiem. Ale jest po prawej. Ale ja nie chcę. Pani, ale pomyliła pani strony, bo tutaj jest prawo. Tutaj jest prawo, tam jest prawo. Nie, no Lufer, co ty gadasz? To jest lewa, tam jest prawa. Ale jeżeli teraz tak się patrzy, to tam jest teraz lewa, a to jest prawa. Tylko macie go słuchać. A właśnie, proszę pani. Cisza! Sałatku. Jezu, ale ona krzyczy. Idę. Dobra. Poddenerwowana. Przemek, gdzie jest te lewo? Proszę pani. Tam, a widać, że chyba pani brakuje mężczyzny. Mam takie pytanie. Lufer, wolny jesteś, zwierzęta możesz ten. Zjadłyby nie taką... Nie jestem wolny, chodzę z Martyną. Przemek, możemy porozmawiać po lekach? Bo ona ci jedną sprawę. Możecie być w końcu cicho, czy mam jeszcze raz krzyknąć? Niech pani se męża znajdzie. Jezu, jaki Przemek jest nie Przemkiem. Sprawdzam listę obecności. Przemku, dostajesz 7 z zachowania. No i tak się włamię do systemu i to skasuję. Adamcjusz? Jestem. Asku? Jestem. Bartik z typu łazie? Jestem pani dyrektor Tyropucho. Widz tej klasy. A to pani nazwisko! Czemu pani tak właśnie, mówi? O co pani chodzi? Ale dlaczego pani się obraża o nich? Dziękuję, do widzenia! Ej! Jeżeli ona jest Tyropucho, to ona jest gadem, płazem czy czym? Płazem. Rybą! Proszę pani, bo według mnie pani przeczy ewolucji. Pani ma nazwisko Ropucha i jest chyba pani ssakiem. Mój plecak. Według mnie to są wbrew prawa natury. A ty jesteś creeperem i się odzywasz. Zaraz zostaniesz. One syczą przecież. Dogę? Jestem. Luferek? Jestem, dzień dobry. Majcisone? Jestem. Paweł? Dzień dobry, pani Ropucho. Chcesz też wyjść? Ale to przecież pani nazwisko. A to jest pani nazwisko. O co pani chodzi? A pozwoliłam ci się ze mną witać? Paweł, ja zapraszam do mnie. A w sumie Bartik, dasz taką propozycję. Bartik, wykrok, malaj! Przepraszam, już nie będę. Siadaj i milcz. A, to chwila, bo to nie w tą stronę. Piterek? Obecny, proszę pani. White Mabel? Obecna, na ulubionej nauczycielki zawsze lekcji obecna. Jezus! Co to powiedział? Przemek! No właśnie! Cisza! A wy co, zakochani jesteście? Nie! Nie odzywaj się. A ty w Natku nie chwalić? Loczek? Jestem. Olaf? Śpi. Jestem. Nie śpi! Odezwał się! Powiedział jestem, co tu się dzieje? I zasnął. On ma okres hibernacji. Kola Nikola? Jestem. Zuzia? Jestem pani Ropucho. Mary Jane? Jestem, proszę pani, pani ulubiona uczennica. Tak. Lizuś. Nie wyobrażaj chyba od końca. Lizuś, Przemek. O. Neteo? Jestem, ale pani ma takie piękne puty. Mogą się około Przemusia? Tak, możesz. Pani ma buty. Ale 200 IQ, ją trzeba skomplementować. Proszę panią, ma pani bardzo ładne zielone oczy. Mogłabym siąść w pierwszej ławce? Tak, możesz, siadaj szybciutko. Widzicie?
Rozgryzłem ją ropucha. Sprawdzę twoją teorię. Dobra. Przemek? Jestem, proszę pani, najlepsza dyrektorka na całym świecie. Czy mógłbym przesiąść się na tam do wolnej ławki? Tak, może, że dostajesz plusika. O kurde, to działa. Ty mnie teraz opuszczasz. A właśnie, proszę pani, tak? Ma pani piękną klasę. Mogę wyjść z klasy? Nie. Dyskryminacja. Haha, ale z ciebie bami. Nie masz fałdolców. Martyncjusz? Nie ma. Nie ma. To nieobecność. Dobrze, moi kochani, dzisiaj rozmawiamy o gadach i płazach. Może znacie jakieś rodzaje gadów? Są cztery grupy. Krokodyl. Węże. Jaszczurki. Żaby. Żaby. Ropuchy. No to tak, znacie jakieś gady? Są cztery grupy. Krokodyl. Jaszczurka. O, ja... Tępki. Nie, jak się nazywa to co... Kameleon. Kameleon. Żółwie jeszcze. To jest gad? To jest jaszczurka. Kameleon to jaszczurka. Geniusz. Jaszczurka. Jeszcze są takie podłe, takie toksyczne, nazywają się Mary Jane. Ale drama. Masz lat, Temek, pogadamy po lekcjach. Co tu się dzieje? Drama. Aksolotle. Będą się bili. Prywatne sprawy proszę załatwiać na randkach, a przynajmniej... Ha, na randkach z nim? Przynajmniej dzisiaj Mary Jane nie miała randki z luferkiem w bibliotece? Co? Nie ma! W ogóle. I ty przeciwko mnie, mój kumpel z moją byłą! No nie! Ja ty mnie kochasz! Nigdy Przemek. W życiu! Co wy gadacie? My jesteśmy ja kumplem! Ja powiem wszystko Martynie! No Przemek nie! Potwierdzę to. Jezus Maria, co jest monitoring w tej szkole! Proszę pani, mogliście do toalety, jakoś nie chcę tego słuchać! Jestem wolny, nie chodzę do biblioteki z byłymi dziewczynami! No Czyli nie chodź, co wy gadacie? Ja nie wiem, co wy szprechen lechen! No właśnie, co byś pechen lecher? O, Aski, Olaf, ale ten wytłumaczcie mi, jakie są gady, zaraz porozmawiamy też o płazach. Dawaj. I jak będziecie robili takie akcje z rantami w mojej szkole, będziecie mieć co dzień kartkówki, rozumiecie? Jaka mam pytanie, mam tutaj małe pytanko. Bo na plakacie tej szkoły było, że szkoła jest dla uczniów, a pani powiedziała, że to jest pani szkoła. No bo to jest moja szkoła, wy tu tylko chodzicie. Pani przecież reklamie. Pieniądze. No to tak, więcej o gadach. Gady są ziemnocieplne. Gdy nadchodzi zima, chodzą najczęściej... W sensie nie mają tej samej temperatury. Bardzo dobrze, Luperku. Wiesz może, co robią gady, kiedy jest zima? I no zbierają tak jakby ciepło? W sensie no... Hibernują. Żaby... Zmieniają temperaturę ciała. Gady chodzą do różnych nor zwierząt, na przykład lisów i borsuków. Nie ruszają i przez to przechowują to ciepło, które zgromadziły latem i wiosną w swoim ciele i przeżywają zimę. Lol. Ciekawe. A dlaczego niedźwiedzie, proszę pani, mają sen zimowy, skoro niedźwiedzie są takie wielkie ten i one w ogóle dużo jedzą i tak dalej? To na innej lekcji, ale na przykład gady... tylko na lądzie, jakby najczęściej są na lądzie, są wyjątki, na przykład żółwie, rzadko węże i krokodyle. O lol. A proszę pani, a dlaczego w ogóle jest tak, że krokodyle tak, albo te w ogóle wszystkie gady i tak dalej, to one rzadko kiedy się ruszają? Czemu tak? O co chodzi w tym? Nie ruszają się dlatego, że wolą się wygrzewać na słońcu, zazwyczaj szukają jakiegoś ciepłego miejsca. Obudziłeś Olafa, stary. Przemku, kontynuuj. Zazwyczaj szukają jakiegoś ciepłego, wygrzanego miejsca i tam się zazwyczaj nie ruszają z tego miejsca, dopóki temperatura nie spadnie. Mój kochany brat Patryk, byliśmy w Zolcze, pozdrawiam cię Patryk, to normalne jest. Więc słuchajcie, byliśmy z Martyną i z Patrykiem w Warszawie w zoo i zobaczył krokodyla, który się nie ruszał i przez 30 minut próbowałem mu pokazać, że ten krokodyl się rusza. On stał w miejscu, ale się nie ruszał, ale widać było, że mu gardło tak się rusza troszeczkę. No i Patryk myślał, że on jest sztuczny, no bo tak to wygląda trochę, jakby to były sztuczne. I generalnie my byliśmy też, proszę pani, z Martyną, której tutaj nie ma, na takiej wystawie gadów i tak dalej i tam żaby też się w ogóle nie ruszały. A w ogóle wiesz o tym, że krokodyle otwierają paszczę pozwalając ptakom między innymi pijawką wchodzić do środka ich gęby i wyciągać resztki pokarmów pomiędzy ich zębów? Ptaką pijawką? Kot, że taki mądry nie jesteś, jeżeli chodzi o miłość. Przemek, dostajesz piąteczkę. Dziękuję. No, ale paradoks. Ej, ale jak jesteśmy grzeczni, to pani jest spoko. Luferek, jedynka za gadanie. No, proszę. O, no proszę. No i dobra, pasta się skończyła. Przemek, usłyniesz mi? Zawsze wam usuwam, no. No to tak, gady to są zwierzęta lądowe. Niektóre, tak jak już powiedziałam, żyją w wodzie.
ale aby złożyć potomstwo, muszą wyjść na powierzchnię. Tak samo jak płazy, tylko płazy są na przykład mają przeciwieństwo, muszą być w wodzie. Chwila, jeszcze, płazy muszą być w wodzie, tak? Tak, bo płazy składają jajka, a gady są na powierzchni. Czyli węże są płazami. A wiecie o tym, że przestraszona jaszczurka potrafi rzucić swój ogon, żeby zmylić napastnika? No to wymieńcie mi kilka przykładów płazów. Ropucha! Ropucha! Żaby! 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 Kumaki! Salamandra! Salamandra? Jak wygląda salamandra? W Polsce istnieje salamandra plamista. Czemu dostaniesz piąteczkę. Salamandra plamista wygląda tak, że jest cała czarna i ma żółte kropki. Pani, teraz zadam pytanie, na które pani nie, na pewno nie zna odpowiedzi. Jeśli jaszczurki rzucają ogon, a krokodyl to jaszczurka, to krokodyl rzuca ogon? Krokodyle wyglądają jak duże jaszczurki, ale nie rzucają ogon. U jaszczurek wygląda to tak, gdy są atakowane, odrzucają swój ogon. Ale ten ogon później, kiedy wyrasta, jest trochę słabszy. Chyba polubiłem tą biologię. Ja mam jeszcze taką jedną ciekawostkę. Na przykład wilinkia lub exuvium, z łaciny exuvium, to jest zewnętrzna część powłoki ciała zwierząt rzucających przylinie, na przykład oskórek albo strawonogów, albo na przykład waczki, albo krokodyle, albo żaby. To jest od tego, jak na przykład owad bardzo szybko wzrasta, albo płaz i rzucają wtedy. Bardzo dobrze, Przemku. Dostajesz kolejną piątkę. No dzisiaj, kto ma lepsze oceny od takiej Mary Jane? On dostał więcej piątek na tej lekcji niż ja przez całe życie. Ej, ale ja się dużo dowiedziałem. Ja nie wiedziałem różnicy między gadem a płazem, a teraz potrafię rozróżnić. No widzisz, Luperku, jak jesteście cicho, to da się z wami rozmawiać. I widzisz, nie jestem taka straszna, jak sobie wyobrażaliście. A czy pani też rzuca skórę? Wynocha z tej sali wszyscy. Już! Do widzenia! Do widzenia! Oj, do widzenia! Kolej straszna. Co to jest? Przemek. No. Co, gdzie ty jesteś? Ile ona ma tam tych kotów? Słyszałeś, ile tam było tych miałknięć? To było dziwne. Niech ona wyjdzie i my sprawdzimy. Kłamujemy się do kantorku. Siemaku, czemu ci nie było? Spóźniłem się na lekcję, niestety. O, pan Quiller, jedynka za nieobecność na mojej pięknej lekcji. I nie wchodźcie do klasy beze mnie. O, super. Muszę pójść po klucz i ją zamknąć. To brzmi jak wyzwanie. Dobrze. Moja roślinka! Ło, właśnie twoja roślinka, jak ona teraz wygląda? Dobra, szybko, roślinka! Diduś, idziemy zobaczyć, jak wygląda Diduś. Jezu, to się nazywa go. Diduś, tak, to ma imię, to się nazywa Diduś. Jak będzie grube ponad 2 cm, to ja wygrywam zakład. Ile? Ja chcę, ty miałeś głowy ponad 2 cm. Co jest? Co się stało? Spaść z tego. Oj, chyba wygrałem zakład. To... Ile to miało być? 2 cm? 3 cm, czy tam 2, a to jest chyba 3 metry. Ja bym się po prostu. Przemek, czym ty to podlewasz? To jest skałamarnica, która jest rośliną, stary. Strasznie wygląda. Ja podlewam go tylko wodą, tylko... Jozi. Wnioskuję o zmianę nazwy. Od dzisiaj jest grud. O nie. Oby tylko ropucha tego nie zauważyła. Od dzisiaj to jest grud. Oj, ja się boję, że ona to zobaczy. Stary, jeżeli ropucha to zobaczy. Nie zobacz, ona jest grud. Cześć, Olaf! Kochani, ja czekam na fanarty. Słuchajcie, Olaf na roślince Przemka, gdzie maka do ludzi. Olaf, złaź stąd, to jest niebezpieczne. Przemek, byś podciął delikatnie, bo to jest niebezpieczne, że to się rozrastało. Złaź! Proponuję sprawić, by ta roślina... Nie! Dobra, pętlek, cicho. Dobra, Przemek. Narzędzie gotowe? Lecimy. Włączyłeś kamery? No tak! Brzeg, na pewno ropucha tego nie usłyszy. Nie usłyszy. Drodze do domu. A po drugie, dlaczego wzięliśmy MJ ze sobą? Bo jest w naszej grupce przyjaciół? Nie krzyczcie tak! Ciszej! Cicho, jak chyba tam jest. Dobra, otwierajcie. Mówią osoby, które... No szybciej! O! Jest. Dobra, przy okazji zmieńmy sobie oceny. Nie. On to zmieni później, na komputerze. Ej, to tutaj! Dobra, to otwiera. Nie, niech Przemek otworzy, odsuńcie się, niech Przemek otworzy. On, jest nagranie, że to on. Dowody w zbrodni. Masz to wyciąć z YouTube'a, ma to nikt nie widzieć. Mam na imię MJ i to ja się włamuję.
Dobra, daj. Dobra, dajesz. Żądaj siły, nie mam zdania. Dobra, radę. Cicho, cicho. No i co zrobiłeś, Przemek? Przemek nie ma siły. Dajcie mu się wykazać. Sama nie ma siły. Wierzymy w ciebie. No daj. Daj mi. Przemek. Pomóż mi się, Przemek. Patrz to. Daj zawodowcom. Działać. O, no i tyle. Wow! Kochani! Jaki taniec fajny! Ale taka... Czemu ten kot? To jest taniec? Wiatrak! On ma skarpetki! Nie. Jezus, udzieli! Ja cię kręcę, ale fajne! Jakie napiszcie, smuczanie. Kochani, czy kochacie zwierzęta, to przypnę wam serce! Dobra, to wy się rozczulajcie nad kotami, ja idę pilnować, czy nie idzie ropucha. Natek, nie masz alergię na koty? Co? Natek, za dużo tych kotów tu jest. O! Telefon od Martyny! Ja zaraz będę! Dobra! Zaraz będę! Słuchajcie, chyba prawdopodobnie Martyna do mnie dzwoni, bo przeprowadzka time! Lufer, widzisz to? Widzę to, ja cię kręcę! To jest, słuchajcie, i nawet kryształki nam się pojawiły! Martyna, jesteśmy kochani na SimsCraftcie! Dokładnie tak, ja cię kręcę, jesteśmy na SimsCraftcie właśnie tutaj, o! W tym o miejscu będziemy, kochani, kupowali działkę dzisiaj i będziemy się budować. Jak na razie to jest taka wyspa, możemy ją obkrążyć naokoło i w tym o miejscu nie ma żadnych mostów. Chodź Martyno. No przecież płynę. Masz kryształek, ale fajnie. Generalnie zielony to chyba oznacza, że jesteśmy wszystko full wypas, czyli byliśmy w toaletce, jesteśmy szczęśliwi i tak dalej. Różowy chyba oznacza zakochanie, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Czerwony to chyba złość, niebieski to chyba smutek, płacz, a generalnie żółty to nie pamiętam, ale słuchajcie widzowie, to oznacza, że tym o miejscu zaczynamy tak jakby po części nową przygodę. Tak jak wam mówiłem, będziemy chodzili do szkoły. O, wyglądam jakbym miał dziwny w głowie. Generalnie będziemy chodzili do szkoły tak jak chodziliśmy. Chodź tam, popłyniemy. Chciałem po prostu widzom pokazać, że tutaj nie ma żadnego mostu jak na razie i bardzo, bardzo daleko jest dość. Pamiętasz, Martyna, jak rodzice opowiadają o tym, jak szli do szkoły i tak dalej, że oni to musieli na koniach. Nie, psuj mi łódki! Na koniach musieli ten, że pewnie 40 metrów śniegu było, kiedy oni szli do szkoły. My mamy podobnie, będziemy mieli od teraz podobnie, ze względu na to, że będziemy musieli płynąć na pewno do szkoły, dopóki się... Co jest z tym Squidem? Co ma na głowie, widzisz to? Nie wiem, co ma na głowie. Ale jesteś, ale z ciebie Bambik! Nie ma szpałdolców. Ała. Dobra, chodź. Ej, tu coś są działki. Dobra, nieważne, nie było tego, widzowie, nie było tego. Ale się jaram, ta wyspa jest taka duża, taka fajna, taka niezamieszkała. I wy będziecie widzieli cały ten postęp. Za jakieś 3 miesiące będziecie widzieli, że tutaj jest mnóstwo budynków, mnóstwo, słuchajcie, rzeczy nowych. Tutaj, jak sami widzicie, powtarzam wam to piąty raz, ale nie ma dojścia do innej wyspy. Co? To ten sprzedawca! To jest właściciel wyspy! Dzień dobry! Witam! Uwaga, hamuję! Dzień dobry! Zahamowałem, witam! Ale ma pan fajny samochód! To firmowy. Czerwony po szybki. Mitsubishi, barwa. Dzień dobry, ja się nazywam Luferek, to jest moja dziewczyna Martyna. Miło poznać, Mr. Cash. Sprzedaję działki i dostaję cash. Za to. Dzień dobry, panie Cash. Dzień dobry. Jak tam u pana z cashem? Dobrze, w portfelu dużo mam, siniu. I widzę, że wy... Oj, nie, to nie dla ciebie. Widzę, że chcecie chyba kupić działki. Tak, chcemy kupić działki, chcemy tutaj zamieszkać. W moich oczach koloru zielonego widzę, że macie cash. Którą działkę chcę? Albo wprowadzę was, ja proszę was do mojego... Wszystkie są na sprzedaż, rozumiem, tak? Wszystkie, po to nowa, panie, wysypka. Albo nie, na piechotę. Zapraszam drożyć państwa za mną. Więc tak, pięknie. Działeczki, jak widzicie, wszystkie są w porządku. Zapraszam. Generalnie, jakie są wielkości działek? Są różne, zależy to od miejsca.
bardziej prestiżowe działki i większe. Ale fajne płotki są! Każde są inne, muszą się jakoś wyróżniać. Oczywiście płotki można zmieniać. Płotki są, żeby wyznaczyć granice. Niektóre działki, jak tutaj, mają w sobie drzewa. My na to mówimy tree. Nie, nie. Kolejną rzeczą, którą mamy, to mamy te piękne jeziorko i działki postawione bliżej jeziorka. Ej, chodź Martyna, zobaczymy tutaj, bo tutaj mamy akurat jeziorko. Która ci się podoba jak dotychczas? Wszystkie są takie same, ale tu bardziej chodzi o to, że tam jest jeziorko, jest blisko. Mi się podoba w sumie ta, ale i ta też mi się podoba, bo patrz, ona jest taka fajna, duża, ma drzewka i masz fajnie duży... Ale tu jezioro wygląda ładnie, jak... Idealnie za par, takie jak wy, więc ja bym proponował. A skąd pan wie, że my jesteśmy parą? Dla takiego rodzeństwa jak wy, też jest... Idealnie. Przecież ty mu mówiłeś, że jesteśmy razem. No ja mu mówiłem, że jesteśmy razem i nie jesteśmy rodzeństwem. Ale dobra, widzowie, generalnie... Zapraszam. Pierwszą działkę, którą kupimy, to będzie... Będę starał się, słuchajcie, kupić jak największą działkę, ponieważ chcemy z Martyną wybudować taką przestrzeń, która będzie taka na sprzedaż. Wszystko jest na sprzedaż, dosłownie wszystko. Pana, a takie pytanie, jak u was jak po waszym języku się mówi pieniądze? Money, albo cash. No jak moje nazwisko. Zapraszam. Kolejne piękne działeczki. To jest malutka działeczka. Ale to ma fajny płotek. Każda ma fajne płoty. Rondo tu jest. O, otóż to. Zapamiętajcie rondo. To rondo. Słuchajcie, kiedyś o tutaj owiadę jak ten pan. Tak, właśnie tak. Ja tak kiedyś wjadę. Ale te płotki też są ładne. Obok oceanu. Widzicie? Oceanu. Piękne działeczka. Ocean, baby. Ocean Eyes by Billie Eilish. No, nie ma tutaj mi się Eilish. Nie podoba, Martyna, ze względu na to, że... Ale mała jest. No jest za mała, w sensie jest większa niż dotychczas, tylko chodzi o to, że... Ja bym chciał mieć dużo sąsiadów obok. My tych sąsiadów będziemy mieli, ale to dowiecie się w kolejnych odcinkach, jak ci sąsiedzi będą dołączać i tak dalej. Ja chciałbym gdzieś tak na rogu. Tam jest jakoś tam inaczej. O, zapraszam. No ale tam nie ma tego jeziorka. Ale i tak jesteśmy otoczeni przez wodę. O, Martyna, jaki ładny płot tutaj jest. I mamy za działką od razu takie ładne, wysokie drzewa. I mamy widok na wszystkich sąsiadów. Luper. A co jakby tak kupić dwie działki i je ze sobą połączyć później? Dobre. Dobra, okej, okay. przemyślimy to. To jak się podoba działeczka? Te obie są spoko, są bardzo ładne. Mamy też widok, słuchajcie, na... Tutaj w tym miejscu mamy widok na właśnie... to nie jest ocean, proszę pana, tylko to jest jezioro, tylko że większe. Nie. Ocean. Ocean. Pan Kasz się zna. Dobra, widzowie. Anyway. Nazwijcie to ten ocean, to przypnę wam serducho. Tak. Związany ze mną lub z Martyną i tak dalej. Może ocean Sealscraftowy. Ocean wiecznej. Ocean cash. Zapraszam. To jako podejmujecie decyzję? Generalnie bardzo podoba mi się ta działka i ta działka ze względu na to, że mamy widok na mnóstwo sąsiadów. Z daleka. Lubi tego pan podglądać. Sąsiada. Nie. Cool. Nie, chodzi o to, że mamy, jeżeli byśmy wybrali tą działkę, to sąsiadujemy teoretycznie z ty... Jakie ładne płotki! Sąsiedzi. Jakie fajne! No, jeżeli tutaj mamy sąsiadów, doradzić. Tutaj... Ogólnie, odnośnie tych działeczek. Wszystkie działki, jeżeli wam się na przykład drogi nie podobają, typu, załóżmy, że w tym miejscu nie ma, no roads, to wystarczy podać takie, papiery do miasta, i tutaj napisać, apelujemy o więcej roads, more roads i wtedy możemy dobra, coś ogarnąć. Dobra, nie ma problemu. To wszystko zależy od miasta i od waszego tutaj ducha walki o wasze rzeczy. To jak, wybieracie działkę? Ja kupuję tą działkę. A ja kupuję tą. Good, very good, jestem bardzo uratowany. Wybraliście świetne działki obok siebie, idealnie dla separowanych par jak wy. 2 miliony. Ile proszę pana? 2 miliony money. Ale ile to jest, w sensie jaka to jest waluta? Sim coiny. O kurde, to takie coiny, ale sim. Zróbmy tak. Na razie, z rosyjskiego, że jesteście nowi. Oraz waluta sim coin jest nowa.
Proponuję zrobić taki układ. Przez pierwszy miesiąc będziecie posiadali tą działkę i drugą za darmo, ale będziecie musieli wykupić je miesiąc później za 200 tysięcy simcoinów. Czyli 100 tysięcy simcoinów za jedno, tak? Yeah. Zgadzamy się, Martyna? No chyba tak. Będziemy mogli je potem połączyć. No wiem, no. Dobra, zgadzamy się. Idealnie. I takim polega moja praca. Nie kosztowały 2 miliony, tylko was robiłem w pambuko. I tak się robi interesy. Umowa podpisana w tym papierze. Goodbye. A my jej nie podpisaliśmy. Trudno. Boże, Martyn. Ale słuchaj, jest tutaj świetnie. Musimy tutaj wszystkie swoje rzeczy, które mamy na drugiej wyspie, musimy je tutaj przenieść. No i możemy tutaj już zacząć budować, widzowie. Więc wy teraz, widzowie, napiszcie, jak nazywamy tą ulicę i jakich youtuberów mamy dodać. To przypnie wam serducho. Już jutro, w jutrzejszym odcinku, pokażemy wam plany naszych domów, jakie będziemy rozbudowywać, jakie mamy plany na to, jak one będą wyglądały i tak dalej. Działki są już teoretycznie kupione. Widzimy się jutro na kolejnym odcinku, jak budujemy nasze nowe domy. A teraz zapraszam was na kanał do Martyny, bo ona teraz wrzuca swój odcinek na swój kanał. Więc wbijajcie, zapraszam was. Każdy bez wyjątku wbija do Martyny. Po prostu będziemy musieli pójść do pracy, nie stać się. No.